Cześć, jako że zbliża się koniec roku, to stwierdziłam, że opowiem Wam o tym, jak mi minął 2019 rok. I pamiętam, że bardzo dużo razy robiłam takie filmiki z jakimiś podsumowaniami, z moimi postanowieniami na następny rok, ale to jest straszny bullshit. To, co sobie postanowię, nigdy się nie spełnia. Więc no, ten rok był cholernie ciężki dla mnie. Ja będę się dzisiaj malować i właśnie mówić Wam o tym, jak to u mnie było, bo przeszłam maturę, klasę maturalną całą, zaczęłam studia, działo się dużo różnych rzeczy, i dobrych, i złych. Nie wiem, co z tego filmiku wyjdzie, ale no, chciałam się pomalować, więc stwierdziłam, że wykorzystam ten film, żeby do Was trochę pogadać po prostu. Nie przestraszcie się teraz mojego wyglądu, jestem zupełnie bez makijażu, jak widzicie, moja cera jest strasznie czerwona. Tu mam jednego pryszcza i jedyne co, to mam teraz sztuczne rzęsy zrobione metodą Kim. Jestem z nich bardzo zadowolona, bo nie muszę ich malować, a ja nie znoszę malować rzęs. Więc zaczynamy. Ja już jestem, jakby skórę mam przygotowaną do makijażu. Nałożyłam krem wcześniej, tonik, umyłam twarz jeszcze wcześniej, więc zacznę od nałożenia trochę korektora. On już jest totalnie na końcówce. To jest korektor z Catrice, ten taki słynny kamuflaż. Ja mam w kolorze 10, 010. I zakrywam sobie tu na brodzie trochę czerwoności i pod oczami. Używam do wszystkiego takiej gąbeczki z Rossmana, chyba za 10 zł. Jak wiecie lub nie, ja nienawidzę wydawać dużo pieniędzy na kosmetyki, bo no ja nie lubię się jakoś tak bardzo mocno malować, nie rajcuje mnie to. Więc co, może zacznijmy od... Bo właśnie, zapomniałam o tym, że miałam Wam opowiadać, prawda? Sorki, że tak nie będę za często spoglądać na Was. Będę się starać, ale no muszę się patrzeć po prostu w lustro, które tutaj mam. Więc generalnie 2019 rok był dla mnie strasznie, strasznie trudny. I stwierdziłam, że opowiem Wam, jak to mi wszystko minęło i jakby pierwszy raz zrobię taki filmik, w którym właśnie nie będę podsumowywać tego wszystkiego, co fajne, co było wesołe, tylko gdzieś tam właśnie poopowiadam Wam o tych trudniejszych rzeczach, momentach, wydarzeniach, no bo nikt o tym nie mówi i ja cały czas się o tym przekonuję, że gdzieś tam w internecie się zapomina mówić o tym, kiedy jest źle. No i potem wszyscy mają takie przekonanie, że ludzie, którzy się pokazują w internecie, są tacy szczęśliwi i mają takie super życia. A kurczę, tak niestety nie jest, mimo że pewnie każdy z nas by tak chciał, no to tak się po prostu nie da. Byłam w klasie maturalnej w tym roku i to jest naprawdę, ja nie wiem, czy wy w to wierzycie, czy nie, bo no bo nie wiem, jaką macie o mnie opinię, ale naprawdę dla mnie ta klasa maturalna to jest cud, naprawdę cud, że ja ją w ogóle zdałam, że ja ją przeżyłam i no i że jestem teraz w ogóle na studiach. Dla mnie to jest naprawdę cud, bo mogłabym powiedzieć, że to jest ciężka praca, ale ja naprawdę nic nie robiłam, dosłownie nic, żeby w ogóle zdać maturę. Ja byłam w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Może nie w bardzo ciężkim, bo znam osoby, które oczywiście miały się zdecydowanie gorzej niż ja. Ale ja po prostu czułam się fatalnie, paskudnie i przez długi czas, jeszcze w drugiej klasie liceum i w długi czas w trzeciej chodziłam na terapię, a żeby gdzieś tam po prostu była jakaś osoba, która zawsze mi pomoże. To było też niefajne, dlatego że ja miałam terapię zawsze w piątki rano przed szkołą i nie dość, że to był piątek, czyli ten ostatni już dzień, gdzie naprawdę przychodzić tam jeszcze wcześniej niż powinnam do szkoły, czyli musiałam stać wcześniej i tak dalej, no to mnie to zawsze denerwowało i to, że ja tam rozmawiałam na jakieś tam trudne dla mnie rzeczy, ja zawsze wychodziłam stamtąd zapłakana i potem szłam do szkoły i miałam fatalny humor przez cały dzień. Do tego niektóre osoby z mojej szkoły, w sensie mówię też głównie o nauczycielach, nie były zbyt miłe i to już mówiłam Wam o tym, jak tam mi się w szkole niezbyt podobało w filmiku
o szkole, cała prawda o szkole chyba, gdzie tam maluję ten obraz głupi. No i to, że ja miałam ten zły humor, to jeszcze bardziej się pogarszało przez to, że na przykład pani z jednego przedmiotu cały czas mi dawała jakieś głupie żarty i tak dalej. Potem się okazało, że ona chce trochę pomóc. No ale to dla mnie było niefajne po prostu. Ona strasznie dużo się też śmiała z tego, że ja jestem wegetarianką, wcześniej weganką, a więc no. Ale sam fakt tego, że po prostu chodziłam na terapię, to już mnie bardzo... Oj, sorki, muszę wyciągnąć kilka rzeczy. Już mnie bardzo po prostu dołowało w tej szkole i sprawiało, że po prostu... Ja nie chciałam w ogóle chodzić do szkoły. Ja uważam, że to, że ja chodzę do tej szkoły, jest totalnie bez sensu. Niestety u mnie w liceum tak średnio wychodziła nam ta nauka. Trafiliśmy na takich... Znaczy, ogólnie fajnych nauczycieli, ale no, jeżeli mieliby nas czegoś nauczyć, no to... To ja nie wiem. No ja się za dużo w szkole nie nauczyłam. Oprócz angielskiego i hiszpańskiego. Jak tak mam być szczera. No i co? Więc dla mnie szkoła była strasznie... Ta klasa maturalna, całe liceum dla mnie było masakrą. Jeszcze nawet trochę wcześniej, bo wydarzyły się takie, a nie inne rzeczy, o których rozmawiać nie będę, bo nie dotyczą bezpośrednio mnie. Ale po prostu szkoła była cholernie ciężka. Ja nie chodziłam za dużo do szkoły, miałam mega dużo godzin. Na szczęście moi rodzice w końcu tam zaczęli rozumieć, że się gorzej czuję i tak dalej, i też mi pomagali, jak widzieli, że już jest kiepsko ze mną, to już nie musiałam chodzić na jakieś przedmioty bzdurne, typu jakiś WF. Znaczy wiem, że to może jest ważny przedmiot i tak dalej, już nikt nie chce ćwiczyć na WF-ie, bla, bla, bla. Ale po prostu dla mnie było ciężko wstać z łóżka, żeby umyć zęby, a co dopiero, żeby iść na jakieś WF-y i się w ogóle ruszać, czajcie, o co chodzi. Więc ja naprawdę przez całe... Dużo osób myśli, że ja jestem takim prymusem i że ja się uczę dobrze i tak dalej. A prawda jest taka, że ja naprawdę byłam kiepskim uczniem. Ja nie miałam w ogóle ani siły, ani motywacji, ani chęci do tego, żeby się uczyć i robić cokolwiek. I ja naprawdę im bliżej matury, tym bardziej zaczęłam się jakby stresować, że co ja zrobię, bo przecież ja jestem pewna, że nie zdam matury. Na pewno nie zdam jej z matematyki. Byłam tego pewna, bo ja po prostu całe życie jestem dupa z matmy. Więc w pewnym momencie zaczęłam się stresować, ale właśnie... Ten mój stan psychiczny, który był taki, że już w pewnym momencie zaczęło mi być wszystko obojętne, spowodował, że ja zaczęłam mieć po prostu tę maturę najzwyczajniej w świecie w dupie. I ja nie uczyłam się za wiele. Porobiłam wszystkie matury z poprzednich lat, które zrobiłam z matematyki, nie zdałam ich. Więc to jeszcze, bo jakby wszyscy mówili, że żeby zdać maturę na luzie, to trzeba zrobić te wszystkie arkusze i to będzie git. No a ja nie zdałam żadnego z nich. Wiadomo, że tam na pewno mi coś w tej głowie zostało z tych arkuszy. No ale nie zdałam żadnego, więc to jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że ja i tak nie zdam, więc po co mam się starać, skoro jestem pewna, że to mi po prostu nie wyjdzie. Polskiego też się bałam, bo ja nigdy nie czytałam lektur przez całą moją edukację, raczej streszczenia albo nic, więc ja naprawdę nie byłam dobrym uczniem. Co mi zostało właściwie teraz aż do studiów, bo też jak już wiecie, ja nie zdaję żadnych kolokwium, chociaż już wszystkie mam poprawione, więc jestem zadowolona z tego. No i właśnie ten mój stan psychiczny, który już powodował, że tak strasznie było mi wszystko obojętne, no to ta matura też zaczęła mi być obojętna. Ja stwierdziłam, zdam to, zdam, super, nie zdam, to trudno, jakby mam to gdzieś, dosłownie, miałam to totalnie gdzieś, czy ja to zdam, czy nie. I tak wiedziałam, że nie chcę iść na studia, bo nie czułam się po prostu na siłach, żeby zaczynać kolejny etap nauki. I bardzo się przed tym broniłam, dlatego że moi rodzice bardzo naciskali. Pewnie jak większość rodziców, po prostu chcą, żeby ich dzieci szły na studia. No i ja do końca nie byłam przekonana. Właściwie ja byłam pewna, że nie chcę na te studia iść, bo wiem, że nie dam rady po prostu. Ten ciężar całej edukacji przez te wszystkie moje lata już był tak na mnie ciążył, ten ciężar masą maślany, wiem, sorry, że ja no, po prostu wiedziałam, że nie dam sobie rady, tym bardziej, że studia są o wiele, kurde, cięższe niż liceum i gimnazjum i podstawówka i wszystko razem wzięte.
To jest oczywiste chyba, mam nadzieję. Okazało się, że maturę zdałam. Matematykę, jakbyście byli ciekawi, zdałam na 56 albo 54%. Nie pamiętam teraz, więc jak na kogoś, kto naprawdę... Ja byłam naprawdę z ręką na sercu wam mówię, że byłam totalnie pewna, że ja tej matury nie zdam. To, no to 56% moim zdaniem, wiecie, to nie jest 32%, to nie jest 30%, tylko to jest 52%, to jest ponad połowa, więc jest, no jest dobrze. A polski też tam napisałam w granicach tych 50 kilku procent. A ostatnim przedmiotem, który zdawano, to wiadomo, angielski. Z angielskiego z podstawy miałam 98, z rozszerzenia 80 kilka. Nie pamiętam już nawet, nie pamiętam dosłownie. Te wyniki nawet nie są ważne, tak jak sobie uświadomiłam później, więc nie przejmujcie się nimi w ogóle. I wiem, że dla osób, wiem, że jakby dużo teraz osób pyta się mnie o to, jak sobie poradzić z maturą i tak dalej. I ja jestem naprawdę złą osobą do tego, żeby odpowiadać wam na to pytanie, jak sami widzicie. Ale wydaje mi się, że to, że ja miałam tak wyrąbane w to, spowodowało, że ja nie stresowałam się w ogóle tym i jakby pewność tego, że ja nie zdam, spowodowała, że podeszłam tego na takim luzie, że w ogóle się przestałam stresować i napisałam po prostu to, co wiedziałam i no i to mi wyszło, więc mimo tego, że wiecie, nie powinniście brać ze mnie przykładu i wiadomo, uczyć się tak i tak dalej, to moim zdaniem właśnie takie podejście, że będzie co będzie, to nie jest koniec świata, jeżeli nie zdacie, to was uratuje. I ja na przykład bardzo się stresuję różnymi rzeczami, ale właśnie myślę sobie, że to, że jakby totalnie odłączyłam takie emocje, to nie jest do końca dobre, tak? Ale to, że odłączyłam te emocje na ten moment, trochę mi pomogło właśnie z tym, żebym tę maturę zdała. Nie wiem, czy to ma dla was sens, ale no, tak mniej więcej to wyglądało. Więc złożyłam papiery na studia dosłownie kilka dni przed końcem rekrutacji, bo wiedziałam, że tam jest mi potrzebny tylko angielski. No a że w sumie napisałam całkiem spoko, no to stwierdziłam, dobra, spróbuję, może się uda, a jak nie, no to i tak nie chcę iść, więc nie wiem, więc po prostu nie pójdę. A jak się uda, no to zawsze mogę zrezygnować, a może mi się coś zmieni w głowie i nagle będę bardzo chciała iść, wtedy będę żałować, więc stwierdziłam, dobra, złożę to, te papiery i... No i się dostałam. Najśmieszniejsze jest to, że wcale nie byłam gdzieś na końcu listy, więc to znowu mnie utwierdziło trochę w takim przekonaniu, że może powinnam iść na te studia. No nie wiem. W każdym razie, wracając jeszcze do mojej terapii, to skończyłam ją krótko po chyba skończeniu liceum, albo nawet jeszcze przed maturą, na pewno przed maturą. A teraz trochę tego żałuję, bo uważam, że to była głupia decyzja i jestem w trakcie poszukiwania nowego terapeuty. I długo się zastanawiałam, czy w ogóle poruszać ten wątek terapii i nie wiem, zdrowia psychicznego. Ale wydaje mi się, że to jest cholernie ważne, szczególnie dla nas, młodych ludzi, którzy no, mają ze sobą mega dużo problemów teraz i niekoniecznie wiedzą, gdzie szukać, więc jeżeli czujecie się źle i czujecie, że już nie dajecie sobie rady z czymkolwiek w waszym życiu, to naprawdę nie bójcie się sięgnąć po pomoc. Jak widzicie, życie w internecie nie jest takie, jak mogłoby się wydawać, takie wesołe i spokojne i zajebiste po prostu. Czasami nawet my, ludzie z internetu, potrafimy mieć problemy i to jest jeszcze gorsze, bo wam, ludziom, którzy to oglądają, wydaje się, że wszyscy jesteśmy tacy szczęśliwi, mamy dużo lajków, ja nie mam akurat, więc nie o sobie mówię, ale mają dużo lajków, jakiś współprac, tyle znajomych wokół siebie, a tak naprawdę takie osoby właśnie potrafią być najbardziej zakompleksione, pełne problemów i jakichś tam kłopotów ze sobą, więc nie wierzcie w to, co widzicie w internecie i też uważajcie, kurde, na słowa, naprawdę uważajcie na słowa, bo to, że was nie widać, to, że wy piszecie jakiś obleśny albo jakiś wstrętny komentarz komuś i was nie widać, nie znaczy, że jesteście anonimowi i nie wiem, dlaczego ludzie wciąż tego nie wiedzą, ale ludzie w internecie, którzy coś robią publicznie, też mają uczucia i strasznie mi jest przykro, że czasami ktoś o tym potrafi zapomnieć i napisać obleśne rzeczy na czyjś temat. I ja sama doświadczyłam cholernie dużo hejtu przez całe swoje życie.
hejt na moje włosy, hejt na to, że nagrywam. Straszne leciały kiedyś na mnie słowa, głównie w gimnazjum i nawet w podstawówce. I kompleksy to jest osobna zupełnie bajka, ja sama mam dużo kompleksów. Czasami budzę się i uważam, że jestem śliczna i że dobrze się czuję sama ze sobą, a czasami są takie dni, kiedy nie mogę patrzeć w lustro, bo widzę w ogóle jakąś zupełnie obcą osobę, jakąś wstrętną i nie podoba mi się żaden centymetr mojego ciała. Ale to jest zupełnie normalne. Czasami czuć się źle jest okej i dopóki to już nie zaczyna was przerastać, to możecie się czuć czasem gorzej, ale kiedy już nie dajecie sobie z tym rady, to naprawdę nie bójcie się sięgnąć po pomoc, bo no nie da się samemu sobie poradzić ze wszystkimi swoimi problemami. Rok 2019 był naprawdę ciężkim rokiem. Ja jestem z siebie cholernie dumna, że ja przetrwałam przez niego, mimo że zleciał mi mega szybko, to naprawdę był ciężki. I czy ja mam jakieś postanowienia noworoczne? Nie, absolutnie nie, bo ja wiem, już po prostu przeżyłam te 19 lat mojego życia, ja wiem, że to nie ma sensu, że ja nic z tego nie zrobię i tylko potem będę siedzieć pod koniec następnego roku i mówić sobie, ja pierdzielę, znowu nic nie zrobiłaś, Julia, masakra. Więc olewam te postanowienia. Jeżeli wam to coś daje i lubicie sobie zapisać na kartce to, co chcecie zrobić, to super, róbcie to. Na mnie to po prostu nie działa. Nie wiem, kurczę, tak myślę sobie, że może ten 2020 będzie lepszy, ale wiem, że i tak będzie ciężko. Mi jest teraz na studiach strasznie ciężko i cały czas jestem na takim pograniczu rzucić, nie rzucić. Teraz jest już lepiej, bo zaliczyłam to wszystko, co miałam do zaliczenia, do poprawy, ale czeka mnie sesja i to chyba mnie przeraża najbardziej na świecie, bo ja już sobie nie dawałam rady z egzaminami z 5 przedmiotów z hiszpańskiego, a co dopiero jak mi dojdą egzaminy z 5 czy 6 innych przedmiotów, to ja nie wiem, jak ja to ogarnę, jak ja sobie z tym dam radę. No ale co mam wam powiedzieć? Staram się i jeżeli czuję się źle, to daję sobie ten dzień, dwa na takie leniuchowanie, nic nie robię, nie leżę, nie w łóżku, kiedy czuję, że nie chcę iść na zajęcia i nie chcę wstawać z łóżka, to po prostu nie idę. Bo już gdzieś tam poznałam siebie i trochę też na tej terapii się nauczyłam trochę gdzieś tam radzić sobie ze sobą, chociaż nie za bardzo, bo mówię wam, że to nie trwało długo i na terapię trzeba chodzić naprawdę długo, żeby zrozumieć dużo rzeczy. Także, no nie wiem, tak chciałam z wami pogadać o tym, co mi siedzi na sercu. Jakoś tak mega tęsknię za tym, żeby właśnie usiąść i porozmawiać do was. Nawet jeżeli ma to zobaczyć tylko 300 osób, to może chociaż jednej osobie z was będzie teraz lepiej i poczujecie, że nie jesteście sami. Może ktoś z was też się tak czuje albo czuł, albo dopiero będzie się tak czuł i wtedy będzie mógł obejrzeć ten film i no i nie wiem, naprawdę, jeżeli chociaż jednej osobie to poprawi w jakimś stopniu humor, to ja się cieszę, naprawdę. To nawet nie wiecie, jak ja się z tego cieszę. Także to już chyba na tyle, bo już wydaje mi się, że ten film będzie mega długi. Także jak widzicie, ja w ogóle dużo nie używam makijażu, bo nie lubię i nie stać mnie i nie mam na to czasu. Także no. Widzieliście mnie przed, widzicie mnie po, nie jest aż taka duża różnica. Także kiedyś nagrywałam jakieś filmiki Power of Makeup i nakładałam tam jakieś straszne ilości makijażu albo jakieś inne filmy z makijażami nagrywałam i to było strasznie sztuczne. Strasznie się zmieniłam, wiecie, przez te 19 lat mojego życia i to jest okej. Czuję się dobrze z tym, że się zmieniłam, bo jak czasami myślę sobie o tym, co myślałam, co robiłam, co czułam, co prezentowałam, to boli mnie głowa. Także nie bójcie się zmian, nie bójcie się robić coś ze swoim życiem i nie bójcie się, że jakby będą was inni oceniać, bo najważniejsze, żebyście wy dobrze się czuli sami ze sobą, może nawet nie dobrze, ale żebyście wy byli pewni tego, co robicie. A jak ktoś wam mówi, że to jest złe, no to pokażcie mu faka i niech się zajmie własnym życiem. No. Także to chyba tyle. Dzięki wam za oglądanie. I w sumie życzę wam, żeby 2020 był jak najlepszy. Ale wiadomo, że będzie ciężko. Bądźcie na to gotowi i po prostu
nie poddawajcie się, bo to jest najgorsze. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.